anielski orszak, niech Twą duszę przyjmie. To już dosłownie ostatnie chwile tej żałobnej mszy świętej w intencji prezydenckiej pary. Teraz jeszcze arcybiskup Nycz wymawia modlitwę żałobną i lada moment żołnierze powinni wejść do kościoła, by wynieść dwie prezydenckie trumny. Przed nimi stoi orszak biskupów, potem delegacje rządowe, zapewne wszyscy tak jak w uroczystej procesji wchodzili do kościoła, tak w uroczystej procesji będą wychodzić. I znowu arcybiskup Nycz odmawia modlitwę żałobną. To wszystko dzieje się wewnątrz bazyliki, a na zewnątrz trwają przygotowania orszaku, który już się formuje. Na czele tego orszaku, przypomnę, orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego przy akompaniamentach najprawdopodobniej Marszu Żałobnego Fryderyka Chopina będzie otwierać całą tę procesję. Za nią kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego, która później będzie na Wawelu oddawać salwy ku czci prezydenta i jego małżonki. Za tymi żołnierzami dwa wozy bojowe żandarmerii wojskowej ciągnące armaty. Między tymi armatami a wozami miejsca, katafalki, na których staną trumny podczas tej ostatniej drogi. Za katafalkami będzie szła rodzina pary prezydenckiej oraz zaproszeni goście. W bazylice cały czas ceremonie, ostatnie ceremonie związane z pogrzebowymi ceremoniami, uroczystościami. My przenieśmy się jeszcze na chwilę przed tym, jak trumny zostaną wyprowadzone z bazyliki na rynek, na sam rynek. Tam są Konrad Piasecki, Maciej Grzeb. Wielotysięczny tłum wpatruje się w telebimy, na nich trumny pary prezydenckiej spowite dymami kadzideł. Wcześniej wysłuchaliśmy tutaj trzech wystąpień marszałka Sejmu pełniącego dzisiaj funkcję prezydenta Bronisława Komorowskiego. Było wystąpienie przewodniczącego Solidarności Janusza Sieniatka i arcybiskupa prymasa Henryka Muszyńskiego. Spośród tych trzech te tłumy chyba najcieplej przyjęły wystąpienie Janusza Sieniatka, wypowiadane przejmującym, łamiącym się głosem, bardzo osobiste, opisujące drogę Lecha Kaczyńskiego, ale również z takimi akcentami politycznymi, przemówienie pełne nadziei na to, że śmierć Lecha Kaczyńskiego nie pójdzie na marne. Kilka razy rozległy się brawa, brawa, które pewnie nie były słyszane w bazylice, ale tutaj były bardzo symboliczne, bo gdy padało słowo Solidarność, gdy padało słowo Lech Kaczyński, wszyscy ci, którzy obok nas stali, bili brawa, wznosili do góry flagi, biało-czerwone flagi, ale przede wszystkim zaroiło się tutaj od flag Solidarności. Nie wiedziałem, że aż tyle flag Solidarności zostało tutaj przyniesionych do rynku. Gdy padło hasło właśnie Solidarność, nagle setki, może nawet tysiące tych flag załopotało na powietrzu, wszystkie oczywiście one przepasane czarnym kirem. W tej chwili wszyscy wpatrują się w trzy telebimy. My tutaj możemy tylko na telebimach obserwować to, co dzieje się w bazylice i przed bazyliką. Także to jest nasze jedyne źródło kontaktu, okno na to, co się dzieje po drugiej stronie sukiennic, tam, gdzie za chwilę przed bazyliką pojawią się trumny. Maciek, kilkanaście minut temu wspominałeś, że ludzie zaczynają już opuszczać, może to za duże słowo, ale są już osoby, które zaczynają wychodzić sektorów. Czy one zmierzają w kierunku Wawelu, czy rzeczywiście już na rynku się przerzedziło? Tak, rzeczywiście to są osoby, które wyszły tutaj dużo wcześniej. Te osoby zmierzały na planty, a plantami w stronę wzgórza Wawelskiego. To są te osoby, które wiedzą, że gdy zostaną na rynku, no to już nie zobaczą wjeżdżającego na wzgórze Wawelskie orszaku żałobnego, dlatego wyszły dużo, dużo wcześniej, ale cały czas rynek bardzo powoli opuszczają te osoby, które gdzieś jeszcze tam po drodze chciałyby oddać hołd parze prezydenckiej. A w tej chwili obok naszego stanowiska małe zamieszanie, chyba ktoś zemdlał, ktoś jest wynoszony na noszach, ale to rzadkie, na szczęście to rzadkie chwile, ten wielotysięczny tłum, nie dość, że był niesłychanie zdyscyplinowany, że tutaj właściwie nie dochodziło do jakichś przepychanek, nie dochodziło do takich sytuacji napierania na te bariery ochronne, to na szczęście mimo tego upalnego słońca, które przez wiele godzin świeciło na tych, którzy od świtu przychodzili na rynek krakowski, na szczęście to słońce nie spowodowało jakichś nadmiernych sensacji zdrowotnych
tutaj wszyscy czuli się dobrze, wszyscy ze skupieniem, wszyscy z uwagą mogli śledzić to, co się dzieje w tej chwili w Bazylice Mariackiej, modlitwy ekumeniczne. Jeśli dobrze widzimy z tej odległości, w tej chwili są to duchowni prawosławni, którzy odprawiają egzekwie nad trumnami Lecha i Marii Kaczyńskich. Tak, to właśnie ci duchowni, a my przenosimy się ponownie do Romana Osicy i Marcina Buszka na drugą stronę rynku głównego. Ja dokończę jeszcze, jak będzie prawdopodobnie wyglądał ten kondukt żałobny. Za trumnami oczywiście rodzina, później oficjele, wszystkie osoby, prawie wszystkie osoby, które są w tej chwili w środku w Bazylice Marii Jackiej. Mówię prawie, ponieważ tak zwane super VIP-y będą jechać, mówię tu na przykład o prezydencie Rosji, będą z tych informacji, które mamy, będą jechać osobnym transportem, jakby nie będą szły ze względów bezpieczeństwa w tym kondukcie, natomiast nasze władze mają się w tym kondukcie znaleźć, więc wszystkie osoby, które są w środku i najprawdopodobniej również wszystkie osoby, które widzimy teraz z naszego okna, a które zajmują tak zwany sektor VIP-owski tutaj na zewnątrz Bazyliki Mariackiej. Roman, jest to kilka tysięcy Roman, osób, które ruszą w tym kondukcie. Można powiedzieć, że kilkaset, co najmniej kilkaset osób będzie szło w kondukcie, tak? Przez ulicę Grodzką na Wawel. Na pewno kilkaset, ale jeśli sprawdzą się te moje przewidywania, że w tym kondukcie również ruszą, bo tutaj się ludzie przygotowują, widzę, do opuszczenia tych sektorów, tego sektora VIP-owskiego, no to będziemy mogli mówić o kilkutysięcznym kondukcie. Jak będzie, to oczywiście zobaczymy z tego miejsca, doskonale wszystko widać i będziemy wam na żywo to wszystko relacjonować. No i to, co dzieje się w Bazylice, o tym wie Marcin. Marcinie? W tej chwili dobiegają końca, właściwie już się skończyły modlitwy patriarchy prawosławnego. Przed nim modlitwy ostatnie pogrzebowe odmówił arcybiskup Nycz. Wcześniej poświęcił wodą święconą obie trumny. Potem podszedł do nich z kadzidłem, obszedł dookoła, pokłonił im się i wrócił przed ołtarz. A w tle znów rozlega się rekwiem Wolfganga Amadeusza Mozarta. W tej chwili biskupi zaczynają przygotowywać się do uroczystej procesji. Krótkie spojrzenie na Jarosława Kaczyńskiego i Martę Kaczyńską. Tak jak mówiłem dzisiaj, jakby nieobecne twarze, jakby poza tą uroczystością. W tej chwili do Marty Kaczyńskiej podchodzi szef Solidarności. Wita się również z Jarosławem Kaczyńskim. Ten podniosły nastrój w Bazylice. W tej chwili, jak widzę, procesja już się formuje. Niebawem niewykluczone, że zacznie się wynoszenie trumien z kościoła. Mówiłem jakiś czas temu, że gotowi są żołnierze. Jak widzę, teraz cały czas stoją przed bazyliką w pogotowiu. W każdej chwili będą mogli wejść do środka. Widzę, że ostatnie jakieś uwagi robi im dowódca, który będzie ich zapewne w uroczystej asyście wprowadzał do wnętrza kościoła. Lada moment powinien nastąpić ta chwila, kiedy te trumny w uroczystym orszaku będą z bazyliki wynoszone. Pamiętam, że w tragedii w Smoleńsku zginęli dowódcy wszystkich rodzajów sił zbrojnych i dzisiaj także wojskowych, tych różnych sił zbrojnych widzimy na uroczystościach w Bazylice Mariackiej. Przed chwilą do trumien Marii Lecha Kaczyńskich podeszli podhalańczycy w swoich charakterystycznych płaszczach i nakryciach głowy. Procesja żałobna w tej chwili się rozpoczyna. W tej chwili mówi się o podhalańczykach. Dwóch żołnierzy podhalańskich wynosi poduszki z orderami, z odznaczeniami, które przez całą mszę leżały przy trumnie Lecha Kaczyńskiego. I one będą iść prawdopodobnie między trumnami pary prezydenckiej, ponieważ podhalańczycy wojskowi zajęli miejsce pomiędzy właśnie tymi dwoma wozami bojowymi. Obaj żołnierze stoją na baczność. Odwrócili się w stronę wejścia do katedry. W tej chwili widzę, że żołnierze, którzy będą wynosić trumny, już powoli się przygotowują. To są już ostatnie znaki. Niebawem
wejdą zapewne do środka. O tym świadczą również funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, którzy też już podeszli do kierowców tych dwóch wozów i sprawują wartę tutaj przed nimi. Prawdopodobnie za chwilę to wszystko zacznie się tutaj, mówię o tym kondukcie, to wszystko ruszy, kondukt ruszy i zacznie się to wszystko dziać. Natomiast cały czas słuchamy słynnej lakrimozy Wolfganga Amadeusza Mozarta, części Requiem de Mol. A duchowni formują procesję żałobną, która przez ulicę Grodzką, przez Drogę Królewską w Krakowie dotrze w końcu na Wzgórze Wawelskie. Politycy, zebrani goście cały czas jeszcze w stallach, na przygotowanych dla nich miejscach, czekają na podniesienie trumien Marii Lecha Kaczyńskich z katafalków i wyniesienie ich przed Bazylikę Mariacką. Ta procesja w Bazylice już się zaczęła. Widzę, że biskupi już powoli, majestatycznie ruszają. Krzyż na przodzie, jak w każdym orszaku pogrzebowym, kandelabry z płonącymi świecami i niesamowita cisza, która panuje w Bazylice. Ona jest jakby ukoronowaniem tych dzisiejszych uroczystości. W tej chwili następuje zmiana warty. Przed trumnami żołnierze odchodzą i niebawem wejdzie do środka zapewne ten oddział, który będzie wynosił na zewnątrz trumny z parą prezydencką. Za chwilę rozdzwonią się też tutaj dzwony przed jeszcze słynnym Zygmuntem, który bije tylko w najważniejszych momentach dla Polski, ale z tego co widzę, właśnie już z bazyliki wyszła procesja, idzie krzyż niesiony przez zakonnika ubranego na biało, idą dwie latarnie i powoli, powoli księża wychodzą z bazyliki i zajmują miejsce w tym orszaku pogrzebowym, który będzie za chwilę ruszał w stronę Wawelu. Trumna Marii Lecha Kaczyńskich wciąż na katafalkach, trumna prezydenta przykryta flagą z godłem, z orłem białym, flaga Marii Kaczyńskiej przykryta flagą biało-czerwoną, gładką nazwijmy to. Najbliżej w tej chwili trumien stoi arcybiskup Stanisław Dziwisz. Rodzina wciąż wokół tych trumien w skupieniu czeka na rozpoczęcie orszaku żałobnego. Wszyscy zgromadzeni w bazylice również siedzą jeszcze na swoich miejscach, czekają na wyjście procesji, która, jak przed chwilą mówił Marcin i Roman, już powoli wynurza się z drzwi katedry. W tej chwili biskupi są już na zewnątrz kościoła, gdzie większość z nich ostatni wychodzą. A ja spoglądam tuż obok, tam gdzie stoi ten oddział żołnierzy, o którym mówię od jakiegoś czasu, niewykluczone, że dowódca, który teraz do nich podchodzi, przekazał im ostatnie rozkazy i lada moment żołnierze będą mogli wejść do środka. Ten orszak formuje się jakby po dwóch stronach. Między jednym rzędem, a drugim rzędem biskupów jest może kilka metrów, niewykluczone, że oni będą szli pierwsi, za nimi pojadą dopiero lawety. Cały czas biskupi wychodzą z kościoła, z Bazyliki Mariackiej, a żołnierze cały czas czekają na to, żeby wejść do środka. Widzimy tutaj purpurowe i fioletowe stroje biskupów. Widzimy... W tym momencie tak. Żołnierze uroczystym krokiem defiladowym wchodzą do kościoła. To oznacza, że lada moment zacznie się ten jeden z przejmujących momentów dzisiejszych, mianowicie wynoszenie trumien z Bazyliki Mariackiej. Przed chwilą z kościoła czterech podhalańczyków wyniosło również dwa wieńce. Oni również będą maszerować w tym kondukcie, a widzę też, że za Bazyliką w kondukcie zaczynają stawać ci, którzy będą w nim dzisiaj szli. Bractwo Kurkowe, rektorzy wyższych uczelni. W sumie będzie to kilkaset osób, które w ostatniej drodze będzie odprowadzać prezydenta i jego żony. Wszyscy w Bazylice Mariackiej w tej chwili powstali ze swoich miejsc. Środkiem, przejściem szerokości może 2 metrów, idą wojskowi. Maszerują czerwone berety. Już są tuż przy trumnie. Kolumna się rozdzieliła. Jasne.
trumny są podnoszone z katafalków. Jako pierwsza trumna Lecha Kaczyńskiego. Trzyma ją 8 żołnierzy. W tej chwili trumna Lecha Kaczyńskiego jest już na ich ramionach. Także trumna Marii Kaczyńskiej w tej chwili opuściła katafalk, na którym była złożona przez całą mszę i za chwilę spocznie na ramionach żołnierzy. Żołnierze, którzy niosą trumnę Lecha Kaczyńskiego, na chwilę przystanęli, czekają, aż dojdzie do nich trumna z Marią Kaczyńską. W sumie 16 żołnierzy niesie trumnę pary prezydenckiej. Właśnie ruszyli. Teraz już razem podążają w kierunku wyjścia. Tuż za trumnami będzie szła córka Marii i Lecha Kaczyńskich, Marta i Jarosław Kaczyński, którzy właśnie w tej chwili za tymi trumnami przejściem po środku katedry zaczęli iść. Wszyscy zebrani w katedrze stoją twarzami zwróceni w kierunku trumien niesionych przez na ramionach żołnierzy. Ci żołnierze niemalże ocierają się o zebranych gości. To przejście jest naprawdę bardzo wąskie. Niesamowicie donośnie zabrzmiały te wojskowe obcasy uderzające o posadzkę Bazyliki Mariackiej. Wciąż upłynęło kilka minut, a wciąż w uszach mamy ten przejmujący dźwięk. Żołnierze niosący trumny pary prezydenckiej docierają do wyjścia z Bazyliki. Wyniesienie trumien Marii i Lecha Kaczyńskich będą obserwowali Romanosica i Marcin Buczek tuż obok Bazyliki. Właśnie dostojnie. W tej chwili, za chwilę pojawi się kardynał Stanisław Dziwisz. Myślę, że dostojnie, w tej chwili majestatycznie, krok za krokiem, tak jak wnosili te trumny kilka godzin temu przed południem, tak teraz je wynoszą. 8 żołnierzy trzyma na ramionach 2 prezydenckie trumny. Trumnę z ciałem prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Właśnie ta trumna teraz jest wynoszona poza drzwi kościoła i lada moment na zewnątrz powinni pojawić się żołnierze z trumną żony Lecha Kaczyńskiego. W tej chwili rozlegają się brawa. Tłum skanduje Lech Kaczyński. Lech Kaczyński. Żołnierze za chwilę są po obu stronach, w dwóch szeregach. Trumny Marii Lecha Kaczyńskich są niesione po środku w tej chwili. W tej chwili żołnierze przenoszą trumny na lawety, którymi będą jechać oczywiście na Wawel ulicą Grodzką. Kardynałowie, biskupi przesuwają się już w stronę ulicy Grodzkiej, robiąc miejsce na te szczególne dwa samochody, szczególne dwa pojazdy. Przypomnę, są to takie zielone bojowe wozy ciągnące za sobą armaty. Między tymi armatami a wozami będą leżeć za chwilę trumny. Ostatnie
ostatnie przetasowania wśród czerwonych beretów, którzy trzymają trumny i za chwilę one znajdą się już na tych katafalkach podróżnych. No w tej chwili z katedry wyszedł tłum żałobników. Wszyscy ubrani są na czarno. Pierwsza za trumną będzie szła córka państwa Kaczyńskich. W tej chwili ten kondukt żałobników powoli, rzec by można dostojnie, majestatycznie się formuje. I lada moment wszyscy powinni ruszyć w stronę Wawelu. Żołnierze odmaszerowują. Odchodzą. Mówimy tutaj o żołnierzach, którzy pozostawiają już trumnę prezydentowej, natomiast ostatnie salutowania żołnierzy, którzy odchodzą również w tej chwili, właśnie w tym momencie od trumny Lecha Kaczyńskiego, a wszystko skąpane tu jest w dźwiękach tego charakterystycznego utworu Marsza Żałobnego, który słyszeliśmy naprawdę za dużo razy podczas tego ostatniego tygodnia. Marsz Żałobny, czyli trzecia część sonaty fortepianowej Chopina, taki z premedytacją napisany, niesamowicie melodyjny i rozdzierający serce utwór, którego, tak jak powiedziałeś, często, zbyt często zapewne słuchaliśmy w ostatnich dniach. A tłum cały czas skanduje: Lech Kaczyński, Lech Kaczyński. W tej chwili na tych wojskowych samochodach zapaliły się już niebieskie koguty. Do lawet podeszli nowi żołnierze, tym razem po czterech przy każdej trumnie. Oni stoją tak jakby w rogach trumny i lada moment pewnie ten kondukt ruszy. Cały czas z kościoła wychodzą żałobnicy. W tej chwili wychodzą żołnierze, wychodzi generalicja, a ten kondukt żałobników, bliskich, znajomych, zaproszonych gości, oficjeli stoi i czeka na to, aby ten kondukt mógł ruszyć. I tłum cały czas skanduje: Lech Kaczyński, Lech Kaczyński. Wiemy już, tak naprawdę widzimy, jak będzie wyglądał ten kondukt żałobny. Rzeczywiście na samym początku oczywiście będzie szedł krzyż, będzie szedł kardynał Stanisław Dziwisz, później księża, purpuraci, za nimi najprawdopodobniej orkiestra Wojska Polskiego, zespół reprezentacyjny, później żołnierze, trumny i goście, rodzina i goście. Właśnie padają pierwsze komendy. I za chwilę, z tego co widzimy, ten kondukt żałobny ruszy. Tak, ruszyli pierwsze kroki. Raz, dwa, trzy. Orkiestra znów gra. I kondukt ruszył w stronę Wawelu. Powiedzmy, że kondukt rusza w momencie, kiedy rozbrzmiewa hymn. Wszyscy żołnierze, wszyscy policjanci, wszyscy mundurowi, którzy są w okolicy, stoją na baczność i salutują. I w tej chwili dostojnie, majestatycznie, krok za krokiem ten tłum zaczyna ruszać. I jeszcze raz brawa. Jeszcze raz wszechobecne brawa, które unoszą się nad rynkiem w Krakowie. Kondukt ruszył, dwa opancerzone wozy ciągną armaty i już między tymi armatami już są trumny pary prezydenckiej. Pierwsza, okryta godłem, trumna Lecha Kaczyńskiego, za nią następnym wozem wieziona trumna pani prezydentowej, okryta biało-czerwonym suknem. A za trumną pani prezydentowej dwaj podhalańczycy z wieńcem, a potem już najbliżsi: Marta Kaczyńska, Jarosław Kaczyńscy i inni członkowie rodziny. Ten brat pani prezydentowej. Te saluty policyjne i wojskowe, o których przed chwilą, Marcin, mówiłeś, obserwowaliśmy dzisiaj także rano. Policjanci wojskowi ochraniający trasę przejazdu trumien z lotniska Balice do centrum Krakowa, stojący właściwie w szczerym polu, stawali na baczność i salutowali, kiedy karawany z trumnami przejeżdżały koło nich. Ożywiły się też flagi, biało-czerwone flagi na rynku. Teraz wszystkie osoby, które posiadają taką flagę, które ją mają, machają tymi flagami. Tworzy to niesamowity naprawdę widok, który my mamy, nie powiem przyjemność, bo może to nie jest najlepsze słowo, ale mamy okazję widzieć. Kondukt ruszył, kolejni goście dołączają się, goście żałobnicy dołączają się do tego konduktu. Tak jak już mówiłem wcześniej, za rodziną idą nasze władze. Cały czas sektor VIP-owski jest, z tego co widzę, jeszcze zamknięty, ale najprawdopodobniej również z tego sektora osoby będące w tym sektorze również się dołączą do tego konduktu. Za chwilę to się okaże. Względem pomnika Mickiewicza, w którym miejscu w tej chwili jest kondukt? Już go minął?
Właśnie trumna pani prezydentowej mija pomnik Mickiewicza. W tym momencie podhalańczycy są na jego wysokości. A wiesz, patrz, na rodzina. Przed chwilą ktoś rzucił wiązankę kwiatów. Nikt jej oczywiście nie podnosi, ale to dość symboliczny i wymowny gest. I pewnie z tymi kwiatami będziemy mieli takie obrazki, będziemy widzieli na całej trasie przejazdu konduktu żałobnego, przejścia konduktu żałobnego na Wawel. Wszyscy ludzie stoją, nie ma osoby, która by siedziała. Ten kondukt majestatycznie powoli, ale krok za krokiem z rynku już wychodzi. Z rynku krakowskiego, który widział wiele historycznych wydarzeń. Tutaj miał miejsce przecież słynny hołd pruski, tutaj przysięgał Tadeusz Kościuszko, tutaj wjeżdżał książę Józef Poniatowski, tutaj wreszcie pojawił się orszak z trumną marszałka Piłsudskiego i wreszcie tu pojawiały się tłumy, żeby przyjść na spotkanie z Janem Pawłem II. No a dziś również rzecz bez precedensu i historyczna, pogrzeb prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i jego żony, którzy zginęli w katastrofie lotniczej w Smoleńsku. Już wiemy na pewno, że osoby z sektora VIP-owskiego nie będą brały udziału w tym kondukcie żałobnym. Kondukt zamyka prezydent miasta, władze miasta i władze województwa, za nimi bractwo kurkowe, rektorzy wyższych uczelni i koniec. I to jest koniec konduktu, czyli ten koniec jest kolorowy, purpurowo-fioletowy. I kilku funkcjonariuszy BOR-u idzie za rektorami i znajdują się dokładnie teraz na naszej wysokości, więc można powiedzieć, że widzimy samą końcówkę konduktu. Z tego co widzę, kondukt powinien, to jego czoło powinno właśnie wchodzić w ulicę Grodzką. Ci politycy, których wymieniałem w czasie wcześniejszej części uroczystości, czyli Aleksander Kwaśniewski, Jerzy Buzek, premier Donald Tusk, Bronisław Komorowski, także idą w przedniej części konduktu żałobnego, który zmierza w kierunku Wawelu. I znowu niesamowity widok, albo raczej impresja z rynku w Krakowie. Pomnik Adama Mickiewicza. Zwykle miejsce spotkań, miejsce oblegane, miejsce, na które, na te murki niewielkie, tam ludzie wchodzą, machają do siebie rękami. Dzisiaj jest tam skupienie, jest tam jakaś zaduma, są ludzie, którzy powiewają flagami. Chociaż są ludzie, nadal jest to miejsce oblegane. Robią zdjęcia. To prawda. I jest to miejsce oblegane, ale zupełnie przez innych ludzi. I ciągle Lech Kaczyński, Lech Kaczyński. To słowa, które tłum podejmuje i jakby, kiedy ten głos cichnie, na chwilę tylko, potem znowu zaczyna się okrzyk. Obserwujemy również, że sektor VIP-owski, który zaczyna się przerzedzać, wszystkie osoby, które ten sektor zajmowały, kierują się w tej chwili w kierunku ulicy Świętego Jana. Tam są bramki, prawdopodobnie wszyscy już będą teraz przechodzić w stronę Wawelu, na dalszą część uroczystości. Natomiast jeśli chodzi o zwykłych ludzi, którzy przyszli pożegnać parę prezydencką, to tutaj jeszcze nikt nie ma zamiaru wychodzić. Wszyscy powiewają flagami i patrzą się w kierunku konduktu. Ten kondukt bardzo, bardzo powoli zmierza w kierunku Grodzkiej, czyli ulicy, która odchodzi od rynku głównego w Krakowie. Mija w tej chwili kościół świętego Wojciecha, który znajduje się tuż przy ulicy Grodzkiej, przy Drodze Królewskiej, za którą za chwilę wjadą lawety z ciałami Lecha Kaczyńskiego i Marii Kaczyńskiej.